Dzień dobry moi drodzy, jestem przy naszym Krzasnyskim szpitalu, co tutaj widać. A tuż obok powstaje nowy oddział szpitalny, oddział zakaźny lub oddział opieki senioralnej w zależności od sytuacji, jaka będzie w kraju, jaka będzie tutaj w regionie. Będzie to dodatkowy budynek, dodatkowy oddział, 51 miejsc, na który dofinansowanie dostaliśmy od wojewody mazowieckiego w ramach przeciwdziałania COVID-19, 5 milionów złotych i tutaj prace mają się zakończyć już do końca roku. Stan surowy będzie gotowy i tym, co już widać, są niedługo nabiorą barw i zakończone prace.